Idzie tarcza, idzie, 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 idzie. Szon lata po moim niebie. Uwielbiam jesień na Szczelnicy. Moja ulubiona pora roku. Pod warunkiem, jak nie pada. Czołem. Kolejny miesiąc, tym razem już jesienny i kolejny materiał. Jak widać, mamy już październik, więc tak będę też starał się do tego dążyć, żeby przynajmniej raz w miesiącu rzucić nowe wideo. A teraz przejdźmy już do filmu. Kolejna recenzja, w zasadzie już ostatnia z zaplanowanych. Ostatniego według zakupu mojego modelu kolekcji. Jak widać na pierwszy rzut oka, sprzęt nawiązuje wyglądem do takich strzelb jak Mossberg na przykład. Jest to strzelba typu pompka, gładkolufowa, do rażenia z niedalekiej odległości dużej ilości celów. Jak dobrze pamiętacie, moją pierwszą wiatrówką to karabin Leader 44 True Glow typu PCP był właśnie Hudson AT44PA, czyli pompka. Miałem zawsze słabość do tego typu karabinków, strzelb. W każdym razie po kupnie Hudsona okazało się, że nie nadaje się ten karabinek do właśnie takiej zabawy z lataniem po strzelnicy z pompką, gdyż poza sposobem ładowania śrutu, czyli dolną suwnicą zamka, jest to karabinek typowo właśnie pod strzelanie HFT, FT, tarczowe i tak dalej, więc ten niedosyt takiej właśnie typowej pompki służącej do rozwalania celów nie został i gdzieś tam się to latami tliło i w końcu stwierdziłem, że jednak tą pompkę sobie, taką typową pompkę, kupię. Na obecną chwilę, jeżeli chodzi o wiatrówki, jest problem, żeby dostać coś takiego typowo właśnie wiatrówkę typu pompka z założeniem właśnie takim, żeby to działało destrukcyjnie na bliższych odległościach. Oczywiście są, ale ciężko dostępne, ewentualnie z drugiej ręki, tego typu sprzęty zasilane kapsułami CO2. Mnie też zależało na tym, żeby właśnie troszkę, ze względu na tą porę jesienno-zimową, żeby sobie móc z niej poszczelać i nie uzależniać się tutaj troszeczkę od pogody. Wiadomo, jak działają kapsuły CO2 w niskich temperaturach. Tak więc był problem, żeby dostać taką typową pompkę wiatrówkę, więc mój wybór padł na ASG. ASG, wiadomo o co chodzi. Wszyscy, którzy strzelają z wiatrówek, na pewno słyszeli o ASG. Osobiście sympatyzuję z tą kategorią, bardzo lubię oglądać recenzje sprzętu, filmiki ze strzelań, z jakichś eventów większych. Na przykład bardzo mi się podobał materiał Intrudera z misji Salamandry. Wiele lat temu ukazał się on na YouTubie. Kto nie oglądał, polecam obejrzeć. Materiał jest podzielony na 4 odcinki i jest nagrany z perspektywy reportera wojennego, tak więc fajnie się to ogląda. I tak jak mówię, sympatyzuję z kategorią, aczkolwiek nie uczestniczę w strzelankach, ale strzelbę ASG, właśnie pompkę, kupiłem.
Jest to replika sprężynowa, strzelająca kulkami kalibru 6 mm. Można strzelać kulkami typowo z polimeru, biodegradowalnymi, a także można strzelać z niego siutami BB w kalibrze 6 mm, bo są też takie dostępne. Kilka modeli jest na rynku dostępnych. Głównym konkurentem Cymy jest nieco tańsza MP003A. Miał być to troszeczkę kaprys, ale jednak po przeczytaniu opinii, zapoznaniu się z opisem, wybrałem CM 350, choćby ze względu na to, że jest lepiej wykonana, więcej jest tutaj metalu. Bardzo mi się spodobał system ładowania. CM 350 magazynkami są takie oto szelsy, w którym się ładuje 30 kulek i to starcza na 10 strzałów. No właśnie, tutaj można zadać sobie pytanie, 30 kulek i 10 strzałów. Ano dlatego, że Cyma posiada 3 lufy. Nie jedną, tylko 3. I strzela 3 pociskami na raz. Ja to postaram się pokazać. O! 3 lufy. Strzela 3 pociskami na raz, więc jakby nie patrzeć, spełnia zadania typowej pompki, czyli duża ilość śrutu i rozwałka celu. Co jeszcze mnie tutaj w niej urzekło? Znaczy mniejsza zawodność. MP wyczytałem, że często uszkodzeniu ulega tłok, gumka tłoka. Tu jest to bardziej stabilne, więc kaprys kaprysem, ale jednak stwierdziłem, że dołożę i kupię coś lepszego. I tak oto ona tu jest. Kolejną rzeczą, którą sobie postanowiłem tutaj w niej poprzerabiać, jak wiadomo, pompki, szelby typu pompki nie mają w założeniu, bo oczywiście są modele, które mają, ale generalnie nie mają szyn montażowych ani żadnych innych akcesoriów do montażu różnych kolimatorów, celowników. Po prostu celując patrzymy na lufę, wzdłuż lufy i pod celem. Ja sobie tu jednak postanowiłem założyć dwie szyny 22 mm na górze, na której osadziłem kolimator z Crossmana, fabryczny kolimator z Crossmana A4P, o którym mówiłem, że właśnie tutaj, o którym wspominałem w poprzednim materiale, i on właśnie tutaj trafił. No i będąc doświadczony już z Hacana AT44PA i z efektem zmęczenia ręki, plastikowa rączka od wiertarki. Tak, 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 teraz słyszę wasze śmiechy. Postanowiłem tutaj też zamontować szynę na rękojeści suwadła i tam na tej szynie zamontowałem chwyt taktyczny przedni. On jest też ciekawy, bo na przykład można tutaj schować parę zapasowych kulek. O, mamy taki schowek elegancki. Górna szyna przyczepiona jest na specjalnym kleju budowlano-montażowym. Nie pamiętam nazwy, w każdym razie dość trzyma się to mocno. Dolna szyna trzyma się na jednej śrubie, do której jest przykręcona. Rękojeść suwadła i oczywiście też jest przyklejona. Je można
zarówno kolimator, jak i rękojeść można zdemontować i można strzelać bez tych przyrządów. Oczywiście szyn montażowych się już nie da zdjąć. Są one tutaj przyczepione na stałe. Poza tym dokupiłem sobie taką osłonę na kolbę, której można, która zawiera właśnie tutaj rzepy typu systemu MOL. Tutaj sobie przyczepiłem taką ładownicę na szelsy i oprócz tego jeszcze jest tutaj schowek i tutaj też można przyczepić na rzepach kolejną ładownicę, co tutaj właśnie uczyniłem. No i oczywiście do tego można przyczepić pasek. Pod przednią lufą, tu gdzie mam przyczepiony montaż do paska, także jest schowek, to wystarczy odkręcić i tam wejdzie kilka szelsów. Ładowanie szelsów odbywa się pod spodem, zaraz przed kabłągiem. Tutaj przy kabłągu mamy przycisk otwierający luk ładowania. On też działa w ten sposób, że jeżeli go energicznie pociągniemy, to pusty szels nam wypadnie, więc to też efektownie wygląda, jakbyśmy ładowali kolejny nabój. W kabłągu mamy też bezpiecznik spustu. Wciskając go z lewej do prawej, blokujemy spust. Wciskając z prawej do lewej, tu jest czerwony znacznik, spust jest odblokowany. Podczas ładowania otwiera nam się komora wyrzutnika. Oczywiście ona tutaj jest atrapą, ale jednak też efektownie to wygląda. W związku z tym, że chronograf mam jaki mam, a tutaj latają trzy kulki podczas strzału, nie jestem w stanie zmierzyć prędkości. Po tą informację odsyłam Was do internetu. Strzelba CM350 nadaje się właśnie jako sprzęt do odgrywania scenariuszy CQB, czyli walki w budynkach na przykład, albo na mniejszych odległościach. Taka walka szturmowa, bym powiedział. No ja tutaj ją kupiłem ze względu na swoje wiatrówkowe zacięcie i w ten sposób też ją traktuję. Bardziej jako właśnie strzelanie z wiatrówki, ale takie już pod kątem IPSC, takiego dynamicznego strzelania. Zresztą zaraz sobie poszczelamy. Zobaczycie jak ta strzelba działa i jaka może być frajda z jej użytkowania. Strzelać będziemy dwoma rodzajami amunicji. Ten jest na dzika, a ten na słonia. Stalowe kule 6 mm. Właśnie są przeznaczone do, to są stalowe śruty, które są przeznaczone do sprzętów ASG. No i polimerowe kulki, które airsoftowcy dobrze znają. Kulki od Spekta Arms w wadze 0,25. Zestawie podczas kupna strzelby jest szybko ładowarka.
na kulki właśnie 6 mm. Tak więc załadujemy sobie zaraz 2 shellsy i zobaczymy, jaki będziemy mieć efekt podczas strzelania z kulek polimerowych oraz stalowych. Otwieramy sobie szybko ładowarkę. Kulki stalowe. Chyba styknie. No i wiadomo. Mamy załadowane kulki stalowe. Uciekają, uciekają. Reszta pojemnika. Mamy załadowane shellsy. Idziemy z koksem. Pierwsza próba. 10 metrów. Włączamy kolimator. Kolimator świeci. Powiem szczerze, że plastikowe kulki kupiłem tylko i wyłącznie na potrzeby tej recenzji, więc kolimator mam ustawiony pod kulki metalowe. Dobra. Świecznik odbezpieczamy. Strzelamy. Pięć strzałów. Teraz w głowę. Koniec. Przesuwamy się na 1,15 m. Metrów 15, kulki stalowe. No, jeszcze dolatują. O. Ale już celuje ponad tarczą. Przesuwamy się na 1,20 m. Ponad tarczę celujemy. Koniec naboi. Oj, shells mi się zablokował. Oj.
Kolejny wyżej ponad tarczę. Troszkę wyżej. O. Ciężko już na 20 metrze. Próbujemy 25 metr. Coś to leciało, ale już celuję ponad tarczę i koniec pocisków. Przechodzimy z powrotem na metr 10 i teraz będziemy walić z kulek polimerowych. Jeszcze zanim zaczniemy strzelać z kulek plastikowych, zobaczymy sobie tutaj, co się zadziało. Czyli rozsiew jest, jak na strzelbę przystało. Mamy wiele tutaj trafień w korpus tarczy czy sylwetki, czyli mamy to co ma być w strzelbie, czyli rozsiew śrutu, tak żeby maksymalnie razić przeciwnika, albo jak najwięcej trafień było. I to jest, podejrzewam, że to jest, znaczy nie podejrzewam, tylko to jest, to są strzały z metra 10 i ewentualnie z 15. Tu już przy 15 metrze już musiałem celować nad tym, ponieważ kulki stalowe są cięższe i mają większą krzywą balistyczną. Szybciej opadają. Przechodzimy do kulek plastikowych. I zaś metr 10. Tym razem białe pociski. Ładujemy. Lecę ponad, czyli celujemy pod tarczę. Koniec przeładowanie. Świeży szels. Metrów 15. Nadal lecę ponad tarczą. Celujemy w dół tarczy. Kulki widać, że są bardziej podatne na opór powietrza i w trakcie lotu mogą zmieniać kierunek. Przerzucamy się na metrów 20. Metr 20. Celujemy w środek. Mm.
dalej lecą ponad. Czujemy pod tarczę. Koniec pocisków. Ostatni pocisk. Ostatni magazynek. Lecą, ale nie wiem gdzie. Przeładowanie. Nie poleciało. Teraz bardziej się skupiam. Spust jest dość oporny w tej strzelbie. Trafiam, celuję ponad tarczę i leci gdzieś, to teraz po prostu celuję w tarczę. No i tarcza nie jest ruszona. To teraz pod tarczą. Strzelba ma jedną wadę. Jak na razie znalezionych. Jeżeli nie przyciśniemy wyrzutnika bardzo energicznie, wręcz na granicy bólu, żeby wyrzucić szelsa, to owszem, klapka nam się otworzy, ale szels nie wyleci i się zablokuje i trzeba go wydobywać ręcznie. Przejdźmy na metr 10, 15, 20 na 25. Muszę powiedzieć, będzie widać na filmie, ale ja widzę, jak te kulki lecą. Lecą w stronę tarczy i nagle gdzieś znikają. A tarcza... Jest to? Dobrze, mam takie rękawiczki, że mogę sobie palec wciągnąć i trzeba wydziubać przez i ostatni. I teraz zrobimy krok wstecz, mianowicie przesuniemy się z powrotem na metr 10-15. Okay.
Tak więc jesteśmy na metrze 15. Zmęczył mi się palec, tak jak mówiłem, spust jest twardy, więc teraz się dużym naciskam i teraz celuję pod tarczę niżej. O, trafienie i teraz z powrotem na metr 20. I celujemy tam gdzie przy 15, czyli pod tarczą jakieś 10 cm. No i pociski gdzieś lecą. I znikają w eterze. Nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o strzelanie FSG z kulek plastikowych. CM350 traktuję jak swoją kolejną wiatrówkę. Tak więc dlatego strzelam ze śrutów stalowych z niej i na bliższych odległościach jako zabawka do rozwałki. Daje mi mnóstwo frajdy, ale też trochę męczy. Przedtem, gdy nie było rączki, męczyłem się jeszcze bardziej. Tak jak mówiłem, spust jest twardy. Po naciągnięciu zamka trzeba dobrze nacisnąć, żeby oddać strzał. I podziwiam airsoftowców, którzy latają z nią podczas rozgrywek CQB i strzelają szybko, przesuwając się między budynkami, między pomieszczeniami, żeby szybko trafić przeciwnika. Zaraz próbujemy coś takiego zrobić, oczywiście strzelając ze śrutów stalowych i zrobimy sobie tutaj takie małe CQB. Kolimator, cyk, włączony. Jedziemy.
ale do tego trzeba siły. Dobry trening siłowy. Jak powiem wam, jest tak z tym szczeblem, 15 minut pobiegam. Nie no, 15 to nie, więcej. Tu już dzisiaj jesteśmy. Z godzinkę. No. Zabawa fajna. Można się zmęczyć. Postrzelać, pobiegać i się zmęczyć. Jak ktoś lubi pompki, może sobie taką sprawić. Cena w kontrze do jakości moim zdaniem jest bardzo dobra. Szczelba jest dobrej jakości, z dobrych materiałów zrobiona. No więc to wszystko na razie i widzimy się już w następnym materiale, w którym będziemy może coś rozwalać albo coś testować, ponieważ recenzję już skończyliśmy. Jeżeli macie jakieś pomysły na nagrywanie filmików, piszcie w komentarzach. Jeżeli mój filmik się wam spodobał, dajcie łapkę w górę. Chcecie być na bieżąco, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. Na razie. Thank you.